Ruszą na tarcie. Najpierw żołnierze posuwają się skokami. Muszą dojść na odległość szturmową, żeby można było wydać komendę bagnet na broń i ruszyć do szturmu. Odzywa się polska artyleria, przygotowując zmiękczenie niemieckiej linii obrony i niszcząc wykryte gniazda niemieckiej broni. Tutaj na lewym skrzydle okopu znajdował się schron, w którym było przygotowane stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego. On zostaje zniszczony celnym ogniem artylerii. Najgroźniejszym przeciwnikiem dla T-34 jest PAK-40, który znajduje się na prawym skrzydle. W związku z czym zapewne obsługa armaty czołgowej za chwilę skoncentruje się na zniszczeniu armaty przeciwpancernej niemieckiej. Ona jest świetnie zamaskowana, ma bardzo niską sylwetkę. W związku z czym jedyną szansą jest nie zniszczenie jej ładunkiem przeciwpancernym, ale ładunkiem odłamkowym, który musi zostać umieszczony blisko okopu. Próbują trafić, ale niecała obsługa zostaje wybita. Tak, jeszcze nie jest zniszczony, jeszcze stanowi zagrożenie. A pojazdy pancerne coraz bliżej. Z czołgu zsiada desant.